Coraz więcej budujemy domów jednorodzinnych. To jest około 40% wszystkich inwestycji w Polsce, na przykład w 2018 roku. Jak powinniśmy wybierać kredyt w banku, żeby budować ten dom jak najtaniej? Jeżeli chodzi o kredyt na budowę, on właściwie jest bardzo zbliżony do takiego zwykłego kredytu hipotecznego, więc taka najważniejsza rzecz zawsze jest taka sama, to znaczy porównywać oferty w różnych bankach, ale to porównanie trochę jest inne niż w przypadku kredytu mieszkaniowego. Przede wszystkim dlatego, że ta budowa trwa dość długo, czasami 2-3 lata nawet, więc dość długo płacimy taki koszt, który przy mieszkaniu nie ma aż takiego dużego znaczenia, to znaczy koszt zabezpieczenia przejściowego. Do momentu, dopóki w księdze wieczystej nie pojawi się hipoteka, nie pojawi się wpis na rzecz banku, to musimy płacić zwykle podwyższone oprocentowanie. Tak, ale to jest szybko w tej chwili, prawda, się dzieje. Przy mieszkaniach, tak. No tylko, że jak budujemy dom, to zanim to wszystko się zadzieje, zanim ten dom zostanie skończony, oddany do użytkowania, no to wszystko jednak dosyć długo trwa, więc w tym początkowym okresie nie płacimy tylko zwykłych odsetek, ale płacimy też te podwyższone koszty, więc warto też w takiej sytuacji bardzo zwracać na to uwagę. Kolejna ważna rzecz to jest to, jaką kwotę kredytu uzyskać, bo jak kupujemy mieszkanie albo gotowy dom, no to sprawa jest prosta, wiemy ile ono kosztuje, wiemy ile mamy oszczędności, więc wiemy ile kredytu potrzebujemy. A jak dom budujemy, to niby wiemy, ale tak nie do końca. Dlatego, powinniśmy założyć dwa razy więcej niż zakładaliśmy na początku. Może nie dwa razy, ale na pewno dużo więcej. Też dużo zależy od tego też, czy sami to wszystko organizujemy, czy sami kupujemy materiały, czy sami zatrudniamy ekipę i tak dalej, czy też bierzemy do tego firmę, która wszystko robi za nas. To jeżeli firmę, no to wiadomo, że ona nam trochę, czy ona nam powie cenę już na samym początku, tylko że pamiętajmy o tym, że to też się zmienia w czasie. Może się zdarzyć tak, że już w trakcie budowy nam powiedzą, no ale pani Jarku, tu może byśmy materiały zmienili na lepsze, bo one to są lepsze dlatego i dlatego, ale trzeba dopłacić ekologiczne, więc trzeba dopłacić. No mam coś w cenie już wliczone, no ale teraz muszę dopłacić, bo przecież już teraz się dowiedziałem nagle, że warto i jakie to ma korzyści. Więc na początku często istotne jest to, żeby była niska cena, żebym się zgodził, a potem już dopiero informuje się mnie o tym, jakie rzeczy warto rzeczywiście wprowadzić. Poza tym może się okazać tak, że jak rosną nam wynagrodzenia, no to koszty tego przedsiębiorcy nagle istotnie wzrosną i on też może nam zagrozić, że nam zejdzie z placu budowy, jak nie podwyższy, nie dopłacimy dodatkowo. No możemy się z nim sądzić oczywiście, tylko że to wszystko trwa w międzyczasie i tak muszę znaleźć inną firmę, która mi to zrobi, więc potrzebuję dodatkowych pieniędzy. A jak tych pieniędzy mi zabraknie, a szczególnie ryzykowne to jest wtedy, jak sam to wszystko organizuję, no to nie mam doświadczenia. Mogę co prawda poprosić o pomoc architekta, od którego kupuję ten projekt, czy też kierownika budowy, no ale często jest tak z praktyki, jak ktoś budował dom, to wie, że różnie to potem wychodzi. Ta pamiętajmy, cena, że ceny robocizny, no materiałów właśnie, nie da się tego wszystkiego przewidzieć. To na tyle długo tak trwa, szybko, że... Więc zakładajmy zawsze trochę wyższą cenę. Oczywiście no, bez przesady. Dwa razy większa kwota to wydaje mi się, że już jest trochę przesada, ale na pewno tą kwotę warto trochę zwiększyć po to, żeby potem nie było problemów. No, nawet jak coś takiego się zdarzy, że nam pieniędzy zabraknie, to możemy co prawda w naszym banku przyjść i powiedzieć, żebyśmy chcieli podwyższyć kwotę kredytu, no ale to wtedy jest już dodatkowy problem, bo ten cały proces podwyższania to jest trochę tak, jakbyśmy nowy kredyt zaciągali, więc to wszystko długo trwa, mniej więcej miesiąc trwa przyznanie kredytu hipotecznego i to podwyższenie może trwać tyle samo. Wszystkie dokumenty muszę zrobić od początku, przynieść od początku. No i się może na końcu okazać, że nie mam zdolności kredytowej na to podwyższenie, więc lepiej to zrobić już od razu. Potem nie muszę wcale wykorzystywać całej tej kwoty. No co prawda prowizję zapłacę od całości, no ale jakby się okazało, że coś zostanie, no to potem mogę ten kredyt albo nie wykorzystać w całości, albo mogę albo go potem wyposażyć nadpłacić, dom na przykład. Albo wykorzystać na wyposażenie, więc lepiej tą kwotę trochę podwyższyć, bo to potem się okazuje dużym problemem, więc tych różnic trochę jest, a najważniejsza rzecz, no zacząłem od tego na początku, to jest porównywanie ofert. Wiele osób porobi taki poważny błąd, że idzie po prostu do tego banku, w którym od kilkunastu lat ma konto. Przyzwyczajamy się, tam już wiemy, gdzie jest oddział, znamy panią, wiemy też, że dostaniemy, no bo nam wpływa wynagrodzenie, więc dokumentów będzie mniej, tylko że w praktyce banki naprawdę bardzo różnie podchodzą do tych kwestii przyznawania.
i koszty są bardzo, bardzo się od siebie różnią. Nawet o 70 tysięcy złotych ponad możemy przepłacić, wybierając niewłaściwą ofertę i też bardzo różnie liczą zdolność kredytową i może się okazać, że w tym naszym banku ledwo dostaniemy kredyt albo w ogóle nie mamy zdolności, a w innym banku bez problemu. Te różnice naprawdę są ogromne i może się zdarzyć, że w jednym banku nie mamy zdolności, w drugim dostaniemy 200 tysięcy, a w trzecim 300 tysięcy, więc... Zatem te oprocentowanie, prawda? Przede wszystkim zwracamy uwagę na to, jaki będziemy mieli procent i do tego się przyzwyczajamy, a te wszelkie koszty wokół jakoś nam umykają, a później się okazuje, że bank chce za przyznanie kredytu, za wcześniejsze spłacenie, narasta ileś tam rzeczy, które później okazuje się, że nawet jeżeli byśmy wzięli w innym banku trochę wyższe oprocentowanie, byśmy dostali kredytu, to i tak reasumując wszystkie koszty i wszystkie wydatki, mielibyśmy taniej. Tak, to jest w ogóle skomplikowane, bo co prawda wszystkie koszty możemy porównać, patrząc na całkowity koszt, na RRSO, które nam też to pozwala porównać, ale są też elementy, które są bardzo ważne, a których w ogóle, na które w ogóle nie zwracamy uwagi, ich nie ma w RRSO, ich nie ma w całkowitym koszcie. Na przykład często korzystamy z rachunku dodatkowo i obiecujemy, że będzie co miesiąc wpływało wynagrodzenie. W zamian za to bank często nam daje istotnie niższe oprocentowanie, więc wiele osób z tego korzysta, tylko w praktyce pamiętajmy o tym, że to jest kredyt na 20 czy 30 lat, no i może zdarzyć się okres, że przez pół roku na przykład będziemy bez pracy, czy przez rok, no i co wtedy? No wtedy nie będziemy w stanie zapewnić tych wpływów na konto, a wtedy bank nam podwyższy oprocentowanie. No pewnie zgodnie z regulaminem nie spełnił pan wymogów, więc podwyższamy oprocentowanie, więc ważne jest to, żeby sprawdzić, co wtedy się stanie, jak duża będzie ta podwyżka i też czy musimy ten wpływ zapewniać już zawsze do końca, kiedy będziemy spłacali ten kredyt, czy może na przykład przez 5 lat, przez 3 lata i co się stanie też, jak znowu znajdziemy pracę, bo bank stracimy pracę, nie ma wpływów, podwyższa nam oprocentowanie, no ale co wtedy, jak tą pracę znowu znajdziemy, znowu są wpływy i pytanie, czy to wyższe oprocentowanie zostaje, czy bank je nam obniży i czy ta obniżka odbywa się automatycznie, czy ja muszę o to wnioskować, więc sprawdzajmy również te rzeczy, które teoretycznie są nieistotne. Czyli wiążemy się z bankiem i z kredytem na kilkadziesiąt lat, więc warto poświęcić, nie wiem, tydzień, dwa tygodnie więcej na to, żeby sprawdzić wszelkie możliwości i wybrać tą najlepszą wersję. Dokładnie. Porównujmy oferty, nie żałujmy na to czasu, no albo skorzystajmy z pomocy eksperta, który to po prostu zrobi za nas i w jednym miejscu nam przygotuje zestawienie i jeżeli chodzi o koszty, jeżeli chodzi o zdolność kredytową. Także ważne jest, żeby po prostu to sprawdzić. Dziękuję bardzo. Moimi i Państwa gośćmi był pan prezydent Rafał Szurma, Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego. Bardzo dziękuję. I Jarosław Sadowski, Expander. Dziękuję. Dzięki bardzo.